dlaczego wybrałeś tę szkołę? Interesuję się programistyką, komputerami, jak są zbudowane, pisanie programów. Czyli szkoła spełnia twoje oczekiwania? Tak, jest super atmosfera, jest dużo też zawodów, które są tylko w tej szkole. Ja hotelarstwo, bo to jest taka... Jeśli miałabym wybrać stąd, to jest coś takiego, co najbardziej jakby do mnie pasuje. Architektura krajobrazu. Bardzo mi się spodobało, bardzo fajne osoby były przy tym stoisku i miło mi się z nimi rozmawiało. Też mi się ten podoba zawód, więc myślę, że to bym wybrała. Po raz kolejny w naszym zespole organizujemy Święto Zawodów w ramach realizacji projektu unijnego, który doposaża szkoły zawodowe powiatu limanowskiego. Prezentują się dzisiaj właśnie te szkoły, które realizują ten projekt, szkoły zawodowe, zespół szkół technicznych i ogólnokształcących, czyli my, nasza szkoła jako gospodarz, zespół szkół techniczno-informatycznych z Mszany Dolnej, zespół szkół ponadgimnazjalnych z Mszany Dolnej, zespół szkół numer 1 z Limanowej i szkoła z Tymbarku. Wszystkie szkoły prezentują zawody, w których nauczają, w których przeprowadzają kształcenie zawodowe. I dla ósmoklasistów jest to dzisiaj pierwsze zetknięcie się z ofertą edukacyjną na nowy rok szkolny tych szkół, żeby im podpowiedzieć, co mogą wybrać, w jakich kierunkach się mogą kształcić, co jest przyszłościowym kierunkiem, co daje możliwości późniejszej pracy czy rozwoju zawodowego. Co szkole daje podpisanie tej umowy? Podpisanie umowy z taką firmą jak Tauron Dystrybucja to przede wszystkim praktyki dla uczniów, doposażenie pracowni, a także dostęp do nowych technologii. Obecnie przemysł rozwija się w każdej gałęzi tak szybko, że szkoła, chcąc nadążyć za najnowszymi nowinkami technicznymi, musi inwestować bardzo duże kwoty w to, aby uczniowie byli szkoleni na najwyższym poziomie. Dzięki takiej umowie mamy właśnie dostęp do tych technologii, podnosimy poziom kształcenia i wypuszczamy absolwentów, którzy umieją się odnaleźć na rynku pracy. Firma w tej chwili potrzebuje bardzo wielu pracowników z branży elektrycznej ze względu na to, że nasi pracownicy już się starzeją, powoli odchodzą na emerytury, natomiast przed energetyką jest bardzo wiele wyzwań w tej chwili. Jedno z wyzwań to jest modernizacja sieci elektroenergetycznych, która się starzeje. Są kolejne wyzwania jak nowe technologie, które wchodzą, elektromobilność, mikroinstalacje, czyli panele woltaiczne. To wszystko jest z obszaru energetyki i z tego tytułu potrzebujemy nie tylko do naszego obszaru, ale także i do podmiotów, które współpracują z nami, bardzo wielu pracowników. I ta umowa, która została podpisana, ona ma zachęcić młodzież do tego, aby podjęła naukę w zawodzie elektryka i przy pomocy tej umowy będziemy chcieli doposażać szkołę, a w szczególności klasy elektryczne w sprzęt laboratoryjny, który pomoże poznawać młodzieży najnowocześniejsze rozwiązania. Będziemy chcieli także młodzież zachęcać do praktyk, aby odbywali praktyki w naszej spółce, aby zobaczyli najnowsze technologie. To są naprawdę najnowocześniejsze technologie światowe, nie tylko polskie, aby się z nimi zapoznawali i aby nabierali takiego przekonania, że warto być elektrykiem. Jak widać, jest to potrzebna impreza, bo zainteresowanie bardzo duże. No właśnie, także bardzo się cieszę, że z roku na rok ta frekwencja, czy to zainteresowanie jest coraz większe, bo młodzież może zapoznać się z naszą ofertą prowadzących przez powiat, ale w ogóle naszych szkół, które prowadzi powiat limanowski. I to też wpływa właśnie później na rekrutację, czy podjęcie decyzji jakże ważnych w życiu tych młodych właśnie ludzi, którzy przygotowują się właśnie do dalszego kształcenia, więc mogą wybrać i przemyśleć, to by było jak najbardziej później zgodna z nimi zainteresowani, bądź też w dalszym kształceniu, bądź w dalszym życiu tej drogi zawodowej, jakże ważne.